Browar Perła od lat angażuje się w projekty kulturalne ważne dla mieszkańców naszego miasta. W tym trudnym dla wszystkich okresie lubelskie instytucje kultury w dalszym ciągu mogły liczyć na naszą pomoc. W 2020 roku wspomagaliśmy zarówno te największe projekty kulturalne, te flagowe dla miasta Lublin, Karnawał Sztuk Mistrzów czy Festiwal Inne Brzmienia, ale też szereg innych, mniejszych, jak na przykład wydarzenia organizowane w Wiredarzu Centrum Kultury czy w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego. Perła była ponadto partnerem dwóch zupełnie nowych inicjatyw kulturalnych na mapie Lublina i myślę, że pozostaną z nami na dłużej, ponieważ jesteśmy w przededniu już ich kolejnych, drugich edycji. Mam na myśli Lubliner Festival, czyli Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie oraz Ingarden, czyli Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej. Ten drugi odbywał się zresztą na terenie Browaru Perła przy ulicy Bernardyńskiej, tam, gdzie Kino Perła, czyli nasz własny, cykliczny projekt kulturalny, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Jest nam bardzo miło, że nasze zaangażowanie w projekty kulturalne zostało dostrzeżone i docenione, czego dowodem jest nominacja do Nagrody Miasta Lublin dla mecenasa kultury. Serdecznie za nią dziękujemy.